Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z cyklu A co było na maturze? Tym razem na tym spotkaniu zajmiemy się statystyką. Statystyka bywa na maturze, trzeba na to spojrzeć, oczywiście w ten sposób, bywa na maturze najczęściej. Są to zadania, oczywiście, za jeden punkt. Najczęściej te zadania znajdują się w części testowej na maturze i można za nie zdobyć jedynie jeden punkt. No ale czasem ten jeden punkt naprawdę może zaważyć o tym, czy zdaliśmy maturę, czy też nie. Dlatego warto, ucząc się do matury, również zwrócić uwagę na ten dział, gdzie naprawdę są proste obliczenia. Tutaj głównie będziemy się zajmować, przypomnę, średnią arytmetyczną, średnią ważoną, dominantą, medianą i odchyleniem standardowym. Zobaczysz, że w arkuszach maturalnych bardzo rzadko bywa mediana. Najczęściej jest średnia zwykła arytmetyczna. Czasem zdarzyć się może odchylenie standardowe, ale naprawdę w większej ilości zadań najczęściej jest właśnie średnia arytmetyczna. Ja na to spotkanie powybierałam te zadania, które pojawiały się w arkuszach w ubiegłych latach, dlatego zwróć uwagę na to, co występuje najczęściej. Zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 23, za jeden oczywiście punkt. W zestawie takich liczb 2, 2, 2 i tak dalej 2 i tych liczb jest tutaj zaznaczone, że jest ich m, następnie 4, 4, 4 i tak dalej aż do ostatniej też czwórki i tych liczb też jest m i jest nawet zapisane, że jest 2m liczb. No trudno się domyślić, tych jest m i tych jest m, czyli wiadomo, że razem jest 2m. Gdzie m jest większe lub równe od 1, no bo żeby chociaż jedna była dwójka i jedna czwórka. I odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe. Mamy wyliczyć odchylenie standardowe i tutaj powiem szczerze, młodzież miała z tym kłopot. Dlaczego? Dlatego, że raczej ta statystyka opiera się na wiadomej ilości danych. Natomiast tutaj ja nie wiem, ile było danych. Wiem, że było równo dwójek, równo było czwórek. Dlatego, żeby wyliczyć odchylenie standardowe, mówiliśmy sobie, że najpierw liczymy średnią, oczywiście, zwykłą średnią arytmetyczną. Jak to się liczy? Liczy się, oczywiście dodaje się wszystkie wyniki, dzieli się przez ilość. Ale że po co ja mam tak pisać 2 plus 2 plus 2 plus 2 i tych dwójek jest m, jak mogę napisać 2 razy m, no bo jest m dwójek. Dodać dalej, a teraz mam obserwację 4 i tych czwórek jest też m. Dzielę przez ilość, a ilość wiemy, że jest 2m. No m i m to 2m. Takie dosyć skomplikowane na wygląd, ale w rzeczywistości naprawdę nietrudne. 2m dodać 4m podzielone przez 2m, czyli 6m podzielone przez 2m. M się skrócą, 6 podzielone przez 2 to jest po prostu liczba 3. Czyli w zasadzie można intuicyjnie byłoby powiedzieć, po prostu patrząc na te liczby, że skoro ich jest tak równo, to średnia będzie 3. No ale ja to oczywiście zapisałam, żeby nie było niedomówień. No i teraz musimy policzyć najpierw wariancję. Korzystamy ze wzoru na wariancję. Jak nie pamiętasz, to można skorzystać z tablic, aczkolwiek ten wzór jest tak prosty do zastosowania, że myślę, że problemu nie ma. Czyli co to się robi? Otwieramy nawias i teraz będziemy od naszej obserwacji, naszą obserwacją jest dwójka, odejmować średnią, średnia wyszła trójka, to podnosimy do kwadratu, mnożymy razy ilość. Ile było dwójek? No m. Dodać. Tak samo postępujemy z czwórką. Od czwórki odejmujemy tą naszą średnią, czyli trójkę, podnosimy do kwadratu i mnożymy razy ilość, no a ilość mamy m. I to wszystko podzielone przez, uwaga, przez tyle, ile było liczb. No to było ich liczb, tych 2m. Te m są dla co po niektórego przeciętnego ucznia trochę takie jakby zdradliwe, ale one, zobaczysz, się skrócą. 2 minus 3 to minus 1 do kwadratu, 1 razy m to m, dodać. 4 minus 3 to 1 do kwadratu to 1 razy m, czyli mamy po prostu m, podzielone przez 2m. Czyli mam u góry 2m, podzielone przez 2m, no to m mi się skrócą, dwójki się podzielą, wyjdzie 1. Zatem moje odchylenie standardowe, pamiętamy, jest to pierwiastek z naszej wariancji, czyli w tym wypadku pierwiastek z 1, czyli po prostu liczba 1.
I taka odpowiedź oczywiście była. Jest to odpowiedź jak najbardziej B. Myślę, że część młodzieży mogła od razu zaznaczyć taką odpowiedź B, że to jest odchylenie standardowe 1. Dlaczego? Że równo było dwójek, równo było czwórek, średnia arytmetyczna to 3, to znaczy, że te dane wokół średniej są rozproszone w jedną stronę o 1, w drugą stronę o 1. A o tym właśnie mówi odchylenie standardowe. O tym rozproszeniu tych danych. Czyli tak jakby, no jak one są rozstrzelone te dane, prawda? No są rozstrzelone względem średniej o 1 w jedną stronę, o 1 w drugą stronę, więc można było też intuicyjnie bez ciężkich obliczeń to zrobić, ale ja oczywiście chciałam, żeby to było wszystko ładnie, profesjonalnie zapisane, myślę, że mi się udało i zaznaczymy odpowiedź prawidłową B. Zadanie numer 2, maj 2016, zadanie 26 za 2 punkty. W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu 6 kolejnych lat. I tu mamy tak, to trzeba dobrze zrozumieć. Czyli w pierwszym roku sosna urosła zaledwie 10 cm. W drugim roku też 10 cm, w trzecim roku już mniej, 7 cm, w czwartym roku 8 cm, w piątym roku 8 cm i w szóstym roku urosła sobie tylko 7 cm. I teraz mamy takie pytania. Oblicz średni roczny przyrost wysokości sosny w badanym okresie 6 lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia i podaj ten błąd w procentach. Czyli mamy tak jakby w tym zadaniu dwie rzeczy, które będziemy ćwiczyć. Po pierwsze średnią, bo jest to zadanie po prostu ze zwykłą średnią arytmetyczną. I następna rzecz to będziemy liczyć błąd względny otrzymanego przybliżenia. Czyli najpierw mamy to policzyć, a później mamy to przybliżyć do 1 cm. Więc no, zaczniemy sobie od początku, będziemy liczyć sobie tą średnią. Ile średnio ta sosna nam przyrosła? Czyli tak, kreska ułamkowa i tak. W pierwszym roku 10 cm, w drugim 10, w trzecim mam 7, w kolejnym 8, w kolejnym 8 i w kolejnym 7. I mamy tutaj oczywiście do czynienia z 6 latami, czyli dzielę przez 6, no i to się równa i będziemy sobie dodawać. No to tak, 7 i 8 to 15, plus 15 to mamy tutaj 30, 40, 50, czyli 50 podzielone przez 6. Dobrze, może będzie nam to skrócić. Przez 2 to 25 podzielone przez 3. No ale musimy ten wynik wziąć kalkulator, zresztą na maturze mamy. Zapiszemy sobie. To jest 8. I tak, i jakbyśmy to zrobili na kalkulatorze, czy byśmy to zrobili w rzeczywistości, prawda? No to musimy pamiętać, że tutaj mamy 8,1, chociaż mogę zapisać tak, jak kalkulator mi podpowiada, 8,3 w okresie. To jest oczywiście wyrażone w centymetrach. Czyli tyle wynosi średnia. Czyli mogę powiedzieć, że w ciągu tych 6 lat sosna na rok przyrasta 8,1 cm. Tak. Aczkolwiek oni poprosili mnie w treści w zadaniu maturalnym, żebym przybliżyła do 1 cm. No to przybliżmy. Oczywiście do 1 cm to będzie 8 cm, czyli moje przybliżenie to będzie 8 cm. I teraz co ja mam policzyć? Ja mam policzyć błąd względny tego przybliżenia i to jeszcze błąd procentowy. No musimy sobie przypomnieć, jak to było z tym błędem. Ja przypomnę wzór, tego wzoru niestety w tablicach nie ma. Przypomnę wzór na błąd względny. Mianowicie jest taki. Od wartości rzeczywistej odejmujemy przybliżenie i to dzielimy na wartość bezwzględną, no bo nigdy nie wiemy, które jest większe, które mniejsze. Dzielimy oczywiście przez wartość rzeczywistą, czyli taką, jaka w rzeczywistości była i razy 100%. To, co ja teraz przypomniałam, to jest błąd względny procentowy, bo poprosili na maturze właśnie, żeby policzyć błąd względny wyrażony w procentach, czyli błąd względny procentowy. I teraz tak, musimy oczywiście zastanowić się, co jest naszym R. Naszym R jest ta dokładna średnia, jaka wyszła. Ja będę operowała na ułamku, na razie na ułamkach zwykłych, czyli 8,1 to będzie ta oczywiście w rzeczywistości średnia. Odjąć moje przybliżenie, o które mnie poprosili, czyli do 1 cm, czyli mamy minus 8. Na razie jeszcze napiszę tą wartość bezwzględną, podzielone przez 8,1, bo na dole jest to samo, co u góry się zaczyna, tu jest R i tu jest R, czyli ta wartość rzeczywista, razy 100%. No to teraz sobie odejmiemy 8,1 minus 8, to jest 1/3, już nie potrzebuję wartości bezwzględnej, no wartość bezwzględna z
8,1, no to mamy 8,1 razy 100%. Ja może oczywiście tam w pewnym momencie może użyjemy kalkulatora, chociaż niekoniecznie. Będziemy chcieli to zrobić zamieniając na ułamki zwykłe, czyli to zamienimy, czyli 3 razy 8 to 24 plus 1 mamy 25 trzecich razy 100%. To się równa, więc w zasadzie bez kalkulatora się tu obejdzie w tym zadaniu. Tutaj jest ułamek piętrowy, czyli przepiszę 1/3 pomnożę przez odwrotność w tym mianowniku, czyli razy 3/25 i razy 100%. Popatrz, jak pięknie zostały dobrane wyniki tutaj w arkuszu maturalnym, ponieważ trójka mi się z trójką skróci, 25 się też skróci przez 25 z tą setką i tu będzie 4, czyli nasz wynik to jest 4%. Czyli popatrz, co to oznacza, że jeżeli ja przybliżam i powiem Tobie, że w przybliżeniu oczywiście ten średni przyrost w ciągu tych 6 lat tej sosny to 8 cm, to ja nie powiedziałam prawdy, ja powiedziałam w przybliżeniu, prawda? Czyli ja popełniłam błąd, który nazywamy błędem względnym procentowym i mój błąd tego przybliżenia wynosi no tylko 4%, może dla kogoś to jest aż 4%, po prostu wynosi 4%. Jest to błąd względny procentowy. Czy to jest dużo, czy to jest mało, no to już zajmuje się tym odrębna nauka matematyki, jest to analiza numeryczna. My mamy tylko umieć to obliczać. No więc obliczyliśmy sobie, że ten błąd względny procentowy wynosi 4% w tym zadaniu. Zadanie numer 3, sierpień 2017, zadanie 23 za 1 punkt. Średnia arytmetyczna zestawu danych i mamy takie dane x, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9, czyli ta średnia arytmetyczna wynosi 9. Wtedy mediana tego zestawu jest równa, mamy policzyć medianę. Oczywiście zanim będziemy myśleć o medianie, musimy wykorzystać to, że średnia wynosi 9. Zatem, jak to się liczy średnią takiego zestawu? No oczywiście trzeba to wszystko dodać, czyli ja zapisałam x średnie i dodaję x, dodać 2, dodać 4, dodać 6, dodać 8, dodać 10, dodać 12, dodać 14 i teraz dzielę przez ile tych liczb jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dzielę sobie przez 8, pamiętaj, łącznie z tym x. No to teraz tak, pod tą x średnie, ja wiem ile wynosi, mogę podstawić 9, to się równa. I teraz x dodać, a to wszystko będę dodawała. Czyli tak, tu mam 10, tu mam kolejne 10, to mam 20, tu mam kolejne 10, to 30, tu mam 40, 50, plus 6 mamy 56 i tu nad 8. Dobrze, mogę to zrobić oczywiście mnożąc obustronnie razy 8, czyli będę miała 9 razy 8, to mamy 72, to się równa x dodać 56. Mnożąc razy 8 mi te ósemki się skrócą, prawda? I dlatego ja tylko tą dziewiątkę mnożę razy 8, wychodzi mi 72. Przenoszę, może to przeniesiemy na tą stronę, czyli 72 minus 56 to się równa x. I teraz, jak odejmiemy oczywiście 72 odjąć 56, to otrzymamy liczbę 16, czyli wyszło mi, że moje x to jest 16. Skoro tak, to ja teraz dopiero zabieram się za medianę, ale uwaga, do mediany ja muszę je posegregować. Albo w kolejności rosnącej, albo w malejącej. Ja wolę oczywiście w rosnącej. Czyli posegreguję. Najpierw dwójka, później czwórka, później szóstka, później ósemka, później dziesiątka, później dwunastka, później czternastka i na końcu ta największa, co mi wyszła, 16. I teraz pamiętamy, mediana jest to wartość środkowa uporządkowanego zbioru danych, a jak ich jest parzyście, to będę liczyła średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyników. Najprościej tak sobie będziemy skreślać. To z tym, to z tym, to z tym. Wychodzą mi dwa w środku wyniki i teraz moja mediana to będzie po prostu średnia arytmetyczna ósemki i dziesiątki. Zatem mam 18 podzielone przez 2, a to jest 9. Czyli mediana wynosi 9. Szukamy sobie takiej odpowiedzi, oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź B w arkuszu maturalnym, że mediana właśnie wynosi 9. Zadanie numer 4, czerwiec 2016, zadanie 22, oczywiście za 1 punkt. Średnia arytmetyczna czterech liczb i te liczby to x minus 1, 3x, 5x plus 1, 7x.
i ta średnia jest równa 72. Wynika stąd, że x ile wynosi? No i mamy 4 odpowiedzi. Mamy wybrać oczywiście odpowiedź prawidłową. No więc skorzystamy z tego, jak liczymy zwykłą średnią arytmetyczną. Oczywiście dodajemy wszystkie liczby, czyli pierwsza to x minus 1, druga to 3x, następną dodajemy to 5x plus 1 i następną dodajemy to 7x i dzielimy przez ich ilość. 1, 2, 3, 4. Dzielimy przez 4. Za x średnie podstawimy sobie oczywiście 72 i to się równa. Teraz możemy sobie u góry pododawać x, czyli tak x czy x to 4x, dodać 5x, to mam 9x, dodać 7x, no to mam 16x. Teraz minus 1 plus 1, to popatrzmy, nawet w ogóle całkiem nam się skasowało, czyli ja nic nie mam, podzielone przez 4. To myślę, że możemy 16 i 4 sobie skrócić, przez 1 tu będzie 4, to będzie 4x. I teraz podzielimy sobie przez 4 i wychodzi nam, że x to będzie 72 podzielone przez 4, to jest 18. I taka jest odpowiedź. Patrzymy do naszego arkusza maturalnego i odpowiedź x równa 18 była to odpowiedź D. Zadanie numer 5. Sierpień 2012. Zadanie 24 za 1 punkt. Pewna firma zatrudnia 6 osób, dyrektor zarabia 8 tysięcy, a pensje pozostałych pracowników są równe. 2000, 2800, 1400, 3600, 4200. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa. No i oczywiście mamy 4 odpowiedzi, musimy wybrać prawidłowo. Przypomnijmy sobie, mediana jest to wartość środkowa uporządkowanego zbioru danych, czasem, gdy jest tych danych parzyście, no a u nas tych pracowników jest 6, będziemy brać średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyników, ale trzeba je uporządkować. Najlepiej uporządkować od najmniejszej do największej. 2000, później mamy 2800, później mamy 3400, 3600, 4200 i 8000. Jak najprościej liczyć mediany? Po prostu będziemy sobie skreślać te krańcowe wyniki, to skreślimy z tym i w środku widzimy zostały dwie nam, tak, dwie pensje. Żeby wyliczyć medianę, to ja po prostu liczę średnią arytmetyczną tych dwóch środkowych pensji. Czyli 3400 plus 3600 to oczywiście mamy 7000, dzielę przez 2 wychodzi 3500. I taki wynik oczywiście bierzemy arkusz maturalny, zaznaczamy, jest to odpowiedź, jak najbardziej odpowiedź B. Zadanie numer 6, sierpień 2013, zadanie 29 za 2 punkty. W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów 3 A na koniec semestru. I tą tabelę musimy zrozumieć. Jedynkę nikt nie dostał, dopuszczający 4 osoby. Trójkę 9 osób, czwórkę 13 osób, piątkę nie wiem ile osób dostało, ale wiem, że szóstkę dostała jedna osoba. Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych z matematyki na koniec semestru w tej klasie. Czyli ja wiem, jaka jest średnia arytmetyczna, ale nie wiem, ile osób otrzymało piątkę. Czyli moim zadaniem jest policzyć x. Jak to robimy? No oczywiście ze wzoru na średnią. Czyli będę chciała policzyć średnią, czyli tak. Jedynek w ogóle nie było, czyli razy 0. Dodać dopuszczające były 4. Dodać trójek było 9. Dodać czwórek było 13, dodać. Piątek było x, dodać. Szóstek była 1. I teraz, a ile osób badano? Oczywiście badano cechę, badano oceny, ale ilość osób trzeba sobie policzyć, patrząc tutaj na dół, prawda? Czyli tak, tu nie było nikogo. 4 plus 9 to 13, plus 13 to 26, plus 1 to 27, ale jeszcze plus x. No bo ja oczywiście nie wiem, ile osób miało piątkę. Czyli tak, za x średnie podstawiamy sobie 3,6, to się równa i u góry liczymy 1 razy 0, no to 0, 2 razy 4 to 8, plus 3 razy 9, 27, plus 4 razy 13, tu mamy 52, plus 5 razy x, no to 5x, 6 razy 1 to plus 6, podzielone przez 27 dodać x. Myślę, że dobrze będzie, jak sobie na razie przepiszemy i tu sobie u góry dodamy. Najpierw napiszę może 5x, a teraz będziemy to dodawać sobie.
I tak nam będzie potrzebny kalkulator, żeby tu pomnożyć. No ale tu możemy dodać 8 dodać 27, to mamy 35. Dodać 52, to mamy 87. I dodać 6, to mamy plus 93. I podzielone przez 27 dodać x. Myślę, że najprościej będzie nam tutaj sobie zrobić podzielone przez 1, czyli dołożyć tam jedynkę, żeby zrobić na krzyż. Ja oczywiście to zrobię szybciutko. 3,6 razy 27 mnożę na krzyż. 3,6 razy 27 wychodzi mi 97,2. Dodać 3,6 razy x, no to po prostu 3,6x. To się równa 5x dodać 93. Czyli pomnożyłam na krzyż i teraz będę przerzucała x. Czyli 3,6x to przerzucam, minus 5x, to się równa. 93 zostawiam, a to z kolei przerzucam na tą stronę, czyli minus 97,2. 3,6x minus 5x to jest minus 1,4x, to się równa, a tu będziemy mieć minus 4,2. Jak to podzielimy przez minus 1,4, to otrzymamy, że nasze x to jest akurat bardzo ładna, no musi to być liczba całkowita, prawda? No bo to jest ilość piątek. Czyli widzimy, że trzy osoby w tej klasie miały piątkę. Tutaj jeżeli chodzi o tą ocenę, to była ocena z matematyki w tej klasie, czyli trzy osoby otrzymały ocenę bardzo dobrą. Na to spotkanie wybrałam 6 zadań. Tak jak powiedziałam, wybrałam te zadania z arkuszy maturalnych. Starałam się wybrać różnorodne zadania i takie, żeby były za 2 punkty i za 1 punkt. Ale oczywiście w dowolnych arkuszach, czy to próbnych, czy tych faktycznych, warto zauważyć, można zauważyć, że najczęściej zadania ze statystyki są za 1 punkt. Najczęściej jest to średnia, bywa mediana, czasem zdarza się odchylenie standardowe. Mam nadzieję, że to, co Tobie tutaj z Tobą przerobiłam, to, co Tobie przypomniałam, jest dla Ciebie już jasne, a nie będziesz miał problemu po prostu ze statystyką. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.